Kiedy jeden, drugi, dziesiąty klient odpowiada, że nie jest zainteresowany Twoją ofertą, masz prawo się zdołować. Ten odcinek będzie o tym, co robić, żeby w tym dole nie siedzieć całymi tygodniami. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma. Podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Zdobywanie klientów. Porównuje się czasem do umawiania się na randki. Jeden mój kolega ze studiów zawsze chodził do klubów z przyjacielem i mieli taki ustalony system. Kiedy spotykali dwie dziewczyny, to jeden z nich mówił dobre rzeczy o tym drugim i nawzajem. I to podobno było bardzo skuteczne. Ale ten sposób ma jeszcze jedną zaletę, bo kiedy dziewczyna nie jest zainteresowana, zawsze można zwalić winę na przyjaciela, że za mało przekonująco Cię zachwalał. I taka porażka Pewnie trochę mniej boli. Solo przedsiębiorcy nie mają niestety takiego komfortu. Kiedy przedstawiasz klientowi ofertę i on tę ofertę odrzuca, to bardzo trudno nie wziąć tego do siebie. Im więcej takich sytuacji, tym większa obawa przed kontaktem z następnym klientem. Na szczęście są też strategie i techniki, które pomagają radzić sobie z tymi negatywnymi emocjami. Porozmawiam o nich. Jest psychologką, psychoterapeutką, psychoedukatorką i podcasterką. Wygląda na to, że ten odcinek sponsoruje literka P. Panie i panowie, Joanna Gutral. Dzień dobry, Asiu, co ostatnio czytałaś? Kończę już czytać, zostały mi ostatnie strony y, książki Irwina Jaloma, takiego amerykańskiego psychiatry. Człowieka, od którego w ogóle zaczęła się cała moja droga z psychologią i psychoterapią, którą napisał wespół ze swoją żoną, Merlinialą, w momencie, w którym dowiedziała się, że choruje onkologicznie i umrze. I to jest książka o odchodzeniu i umieraniu. Tak, wiem, zaczęłam bardzo optymistycznie, natomiast jest to piękna książka o czymś, co wszystkich nas czeka. I jeżeli ktoś właśnie sprawy śmierci i życia potrzebuje sobie poukładać, to... Bardzo polecam. Okej, okay, dzięki. No to rzeczywiście poważnie zaczęliśmy. Um, w sumie będziemy dzisiaj też rozmawiać o takich poważnych, znaczy nie aż tak poważnych sprawach, ale o sprawach, które um, no, nie jednej osobie spędzają sen z powiek, i to jest temat wywołany przez jednego ze słuchaczy. Dlatego, że um, mówi się bardzo dużo o radzeniu sobie. Z odmową klienta w kontekście tego, co zrobić, jakie techniki zastosować, żeby tego klienta przekonać, żeby na przykład od nas kupił. Ale pojawiają się takie sytuacje, kiedy my chcemy, jakby, przepracować to, że ten klient nas nie chce. I ten słuchacz, który do mnie napisał użył wręcz takiego sformułowania, że trudno mu poradzić sobie z odrzuceniem klienta. I zacząłem zgłębiać ten temat, zacząłem googlować. No jak się wpisuje w Google, jak sobie radzić z odrzuceniem, to oczywiście chodzi o związki, chodzi o to, że tam, nie wiem, dziewczyna mnie zostawiła, chłopak mnie porzucił i tak dalej. A w kontekście klienta w ogóle nie znalazłem takich treści, więc bardzo jestem ciekawy tej rozmowy, bo sytuacja jest taka, że Składamy klientowi ofertę, on mówi nie, albo nie docenia naszej pracy i, i my wiemy, że jesteśmy świetni, a on tego nie widzi, albo w ogóle nie chce z nami rozmawiać. My do niego dzwonimy, a on e, jakby ignoruje te nasze próby połączenia. No i w efekcie trochę podkopuje się ta nasza wiara w siebie e, trochę przestajemy e, ufać własnym umiejętnościom. I, I myślimy sobie, że może nie jesteśmy tacy dobrzy, jak nam się wydawało, i może w ogóle nie zasługujemy na, na to, co nam się wydaje, że zasługujemy. Ale dobra, żeby nie było, że ja tutaj tylko gadam. To było najdłuższe pytanie, prawdopodobnie, w historii nie wiem, czy tego podcastu, ale tego odcinka, mam nadzieję, tak? Dlaczego te sytuacje? Są dla nas trudne. Teoretycznie, no wiadomo, jakby składam ofertę, gość mówi nie, nigdy nie ma tak, że 100% ludzi się zgadza i, i mówi tak. Więc dlaczego to jest trudne, żebyśmy to jakoś zaakceptowali? To ja na to Twoje bardzo długie pytanie zadam Ci inne pytanie. Co znaczy poradzić sobie? Bo ja myślę, że często, kiedy słyszymy poradzić sobie, to znaczy zabrać, zniwelować, nie czuć. A ja jednak jestem fanką um, definicji słowa poradzić sobie jako przeżyć. Zintegrować to doświadczenie i iść dalej. I teraz sytuacja odmowy czegokolwiek, czy, czy współpracy, czy relacji, czy nie wiem, jakiejś przysługi, no jest sytuacją, w której mamy prawo czuć, adekwatną reakcją będzie czuć smutek, będzie rozczarowanie, frustracja, złość, w zależności od okoliczności. I te emocje o czymś nam mówią. To znaczy, emocje pełnią rolę informacyjną i one mają za zadanie o czymś nas poinformować. I to jest bardzo ważne, żebyśmy te informacje y, z tych emocji płynące odbierali. Ponieważ bardzo dużo wysiłku wielu i wiele z nas wkłada w to, aby te emocje gdzieś tam wypchnąć poza siebie, żeby ich nie było, żeby ich w ogóle nie czuć, bo one często wiążą się z jakimś poczuciem dyskomfortu. Smutek nas informuje o tym, że straciliśmy coś ważnego, co w przypadku odmowy współpracy, na której nas nam zależało, jest jak najbardziej adekwatnym. Adekwatnym uczuciem. No, zależało nam z jakiegoś powodu na tym kliencie. Nieważne, czy to jest powód finansowy, czy to jest jakaś szansa do rozwoju, czy to jest po prostu bardzo ekscytująca przygoda. Ktoś mi powiedział: Nie, niestety, nie Ciebie zaangażuję w to działanie. Czuję smutek? Straciłam coś, co jest dla mnie ważne? No. Dość adekwatna, adekwatna reakcja do pojawiających się sytuacji. Klient szarpał mnie przez miesiąc, prosząc o różne przysługi, próbki, niepróbki, i nie wiem, co tam jeszcze można sobie wymyślić, i po miesiącu mówi, że nie dziękuję, albo w ogóle znika bez słowa. No, jeżeli porawia, pojawia się złość czy frustracja, to ona nas informuje o jakimś naruszeniu granic. Jeżeli ktoś angażował mnie w jakieś działania, a potem znika bez słowa, no to myślę, że to jest w dalszym ciągu bardzo adekwatne poczuć, że moje granice zostały naruszone i ta złość gdzieś się uwalnia. Więc ja myślę sobie, że odczuwać te różne emocje, to jest bardzo zdrowo w sytuacji. Nawet Pracy z klientem czy w sytuacjach zawodowych. Natomiast co się dalej z tymi um, doświadczeniami dzieje, to jest już trochę inna historia, na którą większość psychologów odpowie słowami swoimi ulubionymi. To zależy. Bo to zależy od tego, co my w ogóle myślimy na swój temat, jakie mamy przekonania na temat nas samych, nas w kontekście zawodowym, na temat innych ludzi, jakie mamy zniekształcenia poznawcze, czyli jaki mamy sposób myślenia, który może nam podsycać pewne dezadaptacyjne strategie poradzenia sobie, na przykład z emocjami, przez unikanie i na przykład katastrofizację. Albo ruminowanie, czyli rozpamiętywanie tego, co się działo, więc myślę, że mamy jeszcze kilka elementów, a widzę po Twoich oczach, że już ciśnie ci się na usta kolejne pytanie. <laughs> nie, 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 nie tak właśnie mo moje oczy się rozszerzyły, kiedy usłyszałem e, rumin ruminowanie? Ruminowanie. Mhm. Ruminowanie, okej. Okay. I, I wcześniej było jeszcze dezo, co? dezadaptacyjne prawdopodobnie? O, deza, de, dezadaptacyjne, właśnie. I pomyślałem sobie, Boże, ten odcinek będzie premierowy pod wieloma względami. Nie tylko najdłuższe pytanie, ale też najbardziej e, wyszukane słowa, które są fachowe jak najbardziej. Natomiast dobrze, że je tłumaczysz, bo myślę, że to nie są takie słowa, którymi posługujemy się na co dzień e, i e, może, może warto je poznać. E, dobra, mówisz, co to znaczy sobie poradzić, no i, i że tutaj jakby ta... Skala naszych reakcji może być różna w zależności od tego, kim jesteśmy tak naprawdę, jakie mamy, jakie mamy doświadczenia. I jasne, ja się, z tym, ja się z tym w pełni zgadzam, natomiast jak patrzę po ludziach, to, to widzę coś takiego, co potwierdza to, o czym mówisz. To znaczy, widzę, że są osoby, które sprawiają wrażenie, jakby się tym nie przejmowały. Ja zresztą, kiedy szukałem na początku osoby, handlowca do siebie, do firmy, no to. Założyłem, że ja nie chcę być sprzedawcą, dlatego że dla mnie to będzie trudne poradzić sobie z tym, że klient nie, nie, nie będzie chciał ode mnie kupić. Bo ani nie miałem takiego doświadczenia, ani też nie miałbym w sumie nawet czasu się tym zajmować. I założyłem, że handlowiec, dobry handlowiec, to jest taki człowiek, który nie ma problemu z tym, żeby poradzić sobie z odmową, tylko po prostu no, dzwoni, dzwoni, dzwoni do skutku i nie bierze tego jakoś tam do siebie. I teraz zastanawiam się, patrząc na tych ludzi, którzy są handlowcami właśnie i żyją na co dzień z tym, z tym um, przyjmowaniem odmowy na siebie i patrząc na ludzi, którzy mają z tym problem, czy taką Cechę, jak radzenie sobie z odmową, z odrzuceniem, można w sobie jakoś rozwinąć, czy po prostu rodzimy się z takim zestawem, wychowaliśmy się w takim, a nie innym środowisku, no i, i jedni mają to dobrze rozwinięte, i niekoniecznie? No, na pewno mieliśmy różne szanse i różne okazje do tego, żeby to w sobie rozwijać na przestrzeni życia, więc tak różnimy się poziomem takiej umiejętności. Natomiast jak najbardziej jest to możliwe, żeby, żeby sobie wyrobić pewne strategie, które będą służyć tylko nam. To znaczy, gdyby był taki przepis na życie, jak żyć szczęśliwie, i mogłabym go jakoś tutaj wymienić i wszystkim Państwu podać, to bardzo z dużą przyjemnością bym to zrobiła. Natomiast tego przepisu na życie i w ogóle na poradzenie sobie z różnymi jego wyzwaniami nie ma. Są takie poszczególne techniki, kwestie warte przemyślenia, przeanalizowania, które mam nadzieję jak najlepiej wyszczególnię w czasie tej rozmowy. No, ale też zajmujemy się różnymi takimi kawałkami w psychoterapii i w konsultacjach, po to, żeby no, już zrobić taką strategię szytą na miarę, uwzględniającą wszystkie doświadczenia, które dana osoba ma, wszystkie trudne sytuacje, z którymi ta osoba się zmaga, i dobraniu takiego sposobu, żeby wypracować. No, taką metodę szytą na miarę danej osoby. Natomiast powiedziałam o tym, że no, różnie ludzie mieli szansę doświadczać tego, jak radzić sobie z różnymi odmowami, porażkami w życiu. No, i zachęcam do tego, żeby każdy powrócił do swoich doświadczeń, nie wiem, od. Najwcześniejszego wieku, jaki pamięta. Jak to było, kiedy coś mi się udawało? Jak reagowały ważne dla mnie osoby z mojego otoczenia? A co się działo, kiedy ja zaliczałam jakieś niepowodzenie? Jakie słowa były do mnie kierowane? I z jaką reakcją to się spotykało ze strony innych ludzi? Jakie przekazy na temat porażki i sukcesu słyszałam w swoim życiu? Ponieważ my mamy taką ważną część poznawczą, czyli część naszych myśli, naszego funkcjonowania na takim poziomie umysłowym, która nazywa się przekonania. Mogę mieć takie przekonanie, że porażka, odmowa jest wbudowana w życie. I myślę sobie, żeby to, że to jest takie całkiem prawdziwe przekonanie, bo jest wbudowana w życie. Ale mogło być też tak, że jak dostawałam truje z minusem, i wracałam do domu, pokazywałam taką ocenę rodzicom albo opiekunom, to oni robili, o matko, jedyna dziecko, no jak ty z takimi ocenami, co ty w życiu zrobisz, ulicę zamiatać i nic poza tym, nie? I wtedy dostaję takie wzmocnienie dla przekonania, że jeżeli mi się coś nie udaje, to znaczy, że to jest jakieś bardzo zagrażające i może zwiastować różne kłopoty. Oczywiście, jeżeli rodzic albo nauczyciel, opiekun powie tak do mnie raz, to nic się nie stanie. No, nie mamy ludzi, w tym rodziców idealnych. Natomiast jeżeli jest to jakiś trwa, taki utrwalony, powtarzający się wzorzec, no to ja muszę jako ten młody człowiek nauczyć sobie jakoś z tym radzić. No bo mm. takie jest moje środowisko, tak wygląda mój krajobraz, a ja chcę maksymalizować swoją y szansę na przetrwanie najlepiej, jak to jest możliwe. Więc ja mogę zacząć unikać klasówek ekspozycji konkursów, wyścigów, co tam jeszcze w moim młodzieńczym życiu się przytrafia, po to, żeby w ogóle nie ryzykować, że jakaś porażka mi się przytrafi. Ja mogę kompensować, czyli ja mogę przygotowywać się, zarywać noce, kłuć, mieć 41 ściąg na wszelki wypadek, żeby za żadne skarby świata nie dopuścić do tej porażki. Albo mogę potwierdzać, czyli nie uczę się na sprawdzian, idę na sprawdzian, dostaję jedynkę. Mówię, no tak, jestem kompletnie do niczego i do niczego się nie nadaje. I teraz te reakcje z zewnątrz plus strategie, a te strategie, które wymieniłam, to są takie dezadaptacyjne, czyli znowu niewspierające, y, strategie potwierdzania naszych przekonań o ja, no wmurowują coś, co my, takie nasze fundamenty, powiedzmy, naszej tożsamości. Co ja myślę o sobie? I ja mogę myśleć o sobie, że jestem do niczego, że nigdy nic mi się nie uda. Że y, wszystko, wszystkim dookoła się udaje, a mi nie. Że ludziom nie wolno ufać. Że świat nie jest zbyt bezpiecznym miejscem. I to są takie przekonania negatywne, które będą owocowały bardzo różnymi reakcjami w sytuacji konfrontacji z czymś, co nam te różne bodźce będzie wywoływać. Czyli jeżeli ja stoję już jako dorosły człowiek w u progu wyzwania pod tytułem zdobywam klienta czy nie zdobywam klienta, to ja. Taka, taka sytuacja niezdobycia tego klienta, czy, czy takiej sytuacji, w której ten klient mówi: Słuchaj, no jednak nie z tobą zrealizuję to zadanie, może mi aktywizować moje przekonania. Jestem do niczego, nigdy nic mi się nie udaje. I w momencie, w którym te negatywne przekonania o ja są w nas dość mocno zakorzenione, no to, to nie będzie miało znaczenia, że pięciu klientów miesiąc temu to się zgodziło ze mną współpracować. Ten jeden klient mi odmówił. I hmm. to. W, pewien, w pewnym sensie działa jak taka, taki efekt kuli śniegowej. To zaczyna obrastać w różne strategie, które nie pozwalają mi zobaczyć, że przecież na ile to jest prawda, że ja jestem do niczego. Przecież prowadzę firmę albo jestem zatrudniony, czy zatrudniona w jakiejś firmie, radzę sobie. To nie jest tak, że ta porażka przekreśla wszystko, co zrobiłam do tej pory. I ten zniekształcony wzorzec myślenia. Yy, jest bardzo trudny i trochę działa jak takie dolewanie oliwy do ognia. Nie? W momencie, w którym ktoś mi mówi, Nie będę z panią, panem pracować, to to jest przykre. I to będzie przykre zarówno dla osób, które mają takie oparte na rzeczywistości przekonania o sobie, jak i dla osób, które będą miały te negatywne przekonania o sobie. Z tym, że to, co zrobi ta osoba, która. Ma takie bardziej oparte na faktach spojrzenie o ja. Zrobi, no dobra, jest mi przykro, wróci do domu, zrobi sobie dobrą herbatę, usiądzie z kimś bliskim i powie: Matko, jedyna, wiesz co, ale się wkurzyłam, albo, ale jest mi smutno, że ten klient mnie tak wyrolował, albo, że nie wybrał mnie. Będzie mu smutno dzień, może dwa. Zapomni o tym. Za miesiąc nie będzie miało to dla niego już absolutnie żadnego znaczenia. Zastanowi się, co następnym razem można zrobić lepiej, jaką lekcję zabiera z tego doświadczenia i po prostu pójdzie dalej w świat. Natomiast osoba, która ma gdzieś te negatywne przekonania o ja, może uruchomić takie strategie jak na przykład ruminację. Czyli to rozpamiętywanie. Dlaczego on mi tak powiedział, co ja, a gdybym nie powiedziała może tego, to może on by się jednak zgodził, a może trzeba było mu zejść z sceny. Te myśli już nie mają żadnego znaczenia. Ponieważ one już niczego nie zmienią. Natomiast one, mhm. zamiast to ognisko tego smutku nam minimalizować, to sprawiają, że ono ciągle płonie i płonie coraz większym ogniem. A ten ogień trawi przede wszystkim nas. Mhm. Kiedy powiedziałaś o tym, że pięciu klientów kupiło, ten szósty nie kupił i my się skupiamy na tym szóstym, to od razu uzmysłowiłem sobie, że to jest. Jeden z najczęstszych nie, nie znam statystyk, ale taki taki częsty problem u twórców internetowych. Ja bardzo często spotykam się z tym, że ktoś chce zacząć na przykład publikować podcast i ma obawy o jej o jej, a co będzie jeżeli ktoś tam będzie mnie hejtował, zostawiał mi negatywne komentarze. Więc wygląda na to, że ten strach przed negatywnym odbiorem jest bardzo, bardzo duży i dość powszechny. E, więc czy to znaczy, że po prostu wszyscy nasi ro, rodzice byli do kitu? czy, czy Dlaczego tak? E, to jeszcze mamy jeden kawałek, którego nie przegadaliśmy. Okay. Pod tytułem standardy. Standardy, jakie przed sobą stawiamy i jakie przed sobą roztaczamy. To znaczy, ja myślę, że każdy z nas ma jakieś tam zniekształcenie na temat siebie i to jest dobrze, żeby je sprawdzać, na ile te myśli są zniekształcone, a na ile są faktami. To jeszcze tak kończąc poprzedni wątek. Myśli to nie są fakty. Faktem jest, że żeby żyć trzeba oddychać. Nie? A takie pożekadła, które mieli często nasi rodzice, żeby coś w życiu osiągnąć, trzeba się dużo uczyć, jest tylko myślą. Nie, znamy ludzi, którzy uczyli się bardzo dużo i ich kariery nie potoczyły się tak, jakby sobie tego życzyli. Znamy ludzi, którzy nie ukończyli żadnych studiów, a rozkręcili fantastycznie funkcjonujące biznesy. To jest myśl, to jest przekonanie. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I jeżeli my mamy jakieś myśli na temat ja, to to jest bardzo dobra informacja, ponieważ myśli możemy zmieniać. Właśnie dyskutując z nimi i próbując je konfrontować z faktami. Ale powiedziałam o, o, o standardach. Jeżeli ja mam taki standard perfekcjonistyczny, który oscyluje tylko pomiędzy 0 a 100, no to wszystko, co będzie nieudane, nawet, nawet w jakiejś części nieudane, będzie powodowało ryzyko olbrzymiego rozczarowania, takiego ładunku emocjonalnego trudnego do zniesienia. Jeżeli zaczniemy sobie. Tą naszą ten nasz świat, tą naszą rzeczywistość, nasz performance, to wykonanie skalować, czyli zacząć obserwować na pewnej skali od 0 do 100, która pomiędzy 0 a 100 ma jeszcze jakieś punkty. To nagle zaczniemy się przede wszystkim mieć takie odniesienie do tego, gdzie my na tej skali jesteśmy. Jak Sposób wykonania czy zaangażowania na 80% czy na 70%, jakie nam przyniosły rezultaty, no i też szanse na zrozumienie tego, że ja mogę włożyć 99% i zabraknie mi tego jednego procenta, i czasami to zadecyduje o tym, że ktoś mi odmówi, a czasami może się okazać, że zrobiłam coś na 60% swoich możliwości, ale okoliczności były takie, że to mi dało sukces. Więc ja myślę sobie, że taka konfrontacja z tym, jak wyglądają moje standardy, pozwoli też zobaczyć, że no dobra, pięciu klientów w tym miesiącu to ja już zdobyłam, a ten jeden mi odpadł. Jaka jest moja skuteczność? Bo ja myślę sobie, że całkiem niezła w takim układzie. I powiedziałeś też o y, podcastach. Ja się też z tym mierzyłam. No jasne, że gdzieś przez moją głowę przeszła myśl: A co, jeżeli ktoś mi napisze: Ty, Durna Babo, przestań gadać w tym podcaście, nie masz nic ciekawego do powiedzenia? Y, jest trochę tak z tymi standardami, że jeżeli ja chcę mieć 100% pewności, że nikt mnie nie skrytykuje, to ja nie mogę tego robić. To znaczy ja się nie mogę eksponować, nie mogę nagrywać podcastu. To jest jedyny sposób, który da mi 100% pewności, że nikt nie napisze hejtującego komentarza pod moim podcastem, bo tego podcastu po prostu nie będzie. Jeżeli ja jednak decyduję, tam stoją za tym jakieś wartości, dlaczego ja chcę ten podcast nagrywać, to mam 50% szansy na to, że mi się uda i 50% szansy na to, że mi się nie uda. Ale ryzyko. Yy, no, ja podejmuję to ryzyko. I ja muszę ocenić, jakie ja mam w tym momencie zasoby na to, żeby to ryzyko przyjąć i znieść. I jeżeli pod postem, ponownie wracanie, powracamy do skalowania, będzie dziewięć dobrych komentarzy i jeden zły, no to znowu. W moim rankingu, zaczynając od poziomu 50-50, uważam, że wypadam całkiem nieźle. Jasne, że mogę się koncentrować na tym jednym komentarzu, który nie pozwala mi osiągnąć 100% szczęścia i powodzenia. Tylko z perfekcjonistami i wysokimi standardami to często działa tak jak z marchewką na kiju. Zawsze można było zrobić coś, co można było jakoś jeszcze trochę podciągnąć, a to pewnie moi znajomi piszą te komentarze, żeby mi było miło, nie? Więc tam jest taka dewaluująca część, która będzie drążyć w dziurę, bo te wysokie standardy w perfekcjonizmie, one są zawsze krok przed nami. Okej. Okay. Powiedziałaś o tym, że takie no, sensowne, zdrowe podejście jest takie, że kiedy. Spotykam się z odmową, z odrzuceniem, wracam do domu, robię sobie dobrą herbatę i mówię: "OK, dobra, no smutno mi z tego powodu. Naprawdę przykro mi, że ktoś mnie nie docenił, ale schodzi to ze mnie. Jeżeli to ze mnie nie schodzi, i, I nawet sobie przypomniałem, że w dzieciństwie to ci rodzice rzeczywiście mi tam mówili, a rowy pójdziesz kopać, jak tam się nie będziesz uczył. No to poza pójściem na terapię, co zawsze uważam jest dobrym pomysłem, jeżeli ktoś ma chce sobie lepiej radzić ze sobą, wszystkie osoby, które znam, które przechodziły terapię, naprawdę ja widzę w nich coś takiego... Super ciekawego, wartościowego, to, to, to naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ludzie po terapii potrafią sobie świetnie radzić z różnymi sytuacjami, które dla wielu innych osób są trudne. Ale zanim pójdę na tę terapię, albo jeżeli chcę chcę poradzić sobie, e, spróbować poradzić sobie jakoś własnymi siłami, to jak dojść, jak, jak sobie to, wiesz, poukładać w głowie, parę sposobów już podałaś, jakby, jakby to stopniowanie na przykład sobie od zera do stu, to już jest kapitalna sprawa. E, czy są jeszcze jakieś takie sposoby, które pomagają mi osiągnąć ten stan, że to ze mnie schodzi, a nie, wiesz, przyczepia się do mnie jak rzep? Tak, jest taka, taka ważna teoria w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którą się zajmuję, że pomiędzy sytuacją a emocją zawsze jest jakaś myśl i że to sposób interpretowania rzeczywistości wpływa na nasze stany emocjonalne i na style reagowania, które podejmujemy. Więc jeżeli ktoś wraca do domu i mówi, że jest smutny i wściekły, ale nic nie myśli, to ja mu nie uwierzę. Bo ja bardzo proszę wszystkich, żeby spróbowali chociaż przez chwilę o niczym nie myśleć, ale tak naprawdę o niczym. To jest niemożliwe. My cały czas tam w tej naszej głowie toczy się taki kołowrotek myśli, który tę który rzeczywistość obrabia i interpretuje. Więc pierwszą częścią, którą bym rekomendowała, to jest taka praca detektywistyczna. Gdyby w momencie, w którym... Dostaję mail od klienta, który jednak mówi, Pani Asiu, no, nie Panią wybraliśmy do tej pracy. Gdyby był taki wyświetlacz y, przyczepiony do mojej głowy, na którym mogłabym przeczytać, co w tym tym momencie pomyślałam, to co by się na tym wyświetlaczu pojawiło? Czy to by była myśl, co za barany? Czy to by była myśl, ja jestem do niczego? Czy to by była myśl, to po co mi zawracacie łeb od miesiąca, skoro. Tak, a nie inaczej postępujecie, bo nie wszystkie myśli muszą dotyczyć ja, nie? Czasami właśnie ktoś może pomyśleć, nie no, co za. Nie wiem, czy się u ciebie przeklina w podcaście, więc po prostu nie ryzykuję, ale powiedzmy, za... zostańmy przy tych baranach. Co za barany, nie? No i taka myśl, co za barany. No, to najpewniej dobra, pobędę wkurzona, pójdę sobie tam do kuchni, zrobię herbatę, powiem: Ty wiesz, co mi napisali ci z tej firmy? Że oni jednak nie będą z nami współpracować. Nie no, co ty? Tak wyleję tą frustrację wyreguluję ją, nie wiem, w rozmowie ze współpracownikiem. Zrobię sobie przerwę na oglądanie kilku memów, poprawię sobie nastrój. Świetnie. Natomiast jeżeli odbiorę ten mail, przefiltruję przez ja, no to on będzie ze mną siedział. Jestem do niczego. Na przykład może mi się pojawić taka myśl. Nigdy nic mi się nie udaje. Na przykład taka myśl. I wtedy bierzemy te myśli, które są związane z ja, i trochę tak, jakbyśmy je stawiali pod sądem. Dobra, okej, okay, mamy taką myśl, takiego winowajcę, tego naszego pogorszonego nastroju, nigdy nic mi się nie udaje. Wyobraźmy sobie, że ta myśl stoi przed sądem, musimy no, albo ją potwierdzić, albo ją obalić. Ja mogę uwierzyć, że nigdy mi się nic nie udaje. Jeżeli znajdę na to dowody. Ale dowody to są fakty. To ponownie, tak jak się idzie do sądu, sąd nie uwierzy w argument, ja myślę, że on zabił. Sąd będzie szukał twardych dowodów, narzędzi zbrodni, potwierdzeń, które są realne, mierzalne, jakoś określone w czasie. I podobnie jest z dowodami, które musimy przedstawić wobec naszej myśli. To znaczy, jeżeli to jest prawda, że nigdy nic mi się nie udaje, to jakie są argumenty, które mogłyby to potwierdzać? No, nie dostałam tej pracy czy tej współpracy. Okej, okay. dobra, to jest argument, co jeszcze? No, tam w 99 nie wygrałam konkursu plastycznego, nie? No, czy to się jakoś odnosi do tego? No, dobra, okej, okay. jeżeli ktoś się będzie upierał, możemy zaliczyć. Jakie są argumenty, które przeczą? Słuszności tej myśli. To znaczy, jakie mamy argumenty, które mogłyby przeczyć temu, że nigdy nic ci się nie udaje? No, i wtedy zazwyczaj zaczyna się wyliczanie: no tu dostałam pracę, tu studia ukończyłam, tu coś tam zrobiłam, tutaj taką współpracę udało mi się zrealizować, a tutaj taką. A jak aplikowałam o zmianę pracy, to przecież mnie przyjęli i znalazłam zatrudnienie w innej firmie. I nagle okazuje się, że ta myśl która ten mój nastrój obniża, jest zupełnie nieprawdziwa. I ja w oparciu o te dyskusje z myślami, w oparciu o wyliczenie tych argumentów za i przeciw, mogę stworzyć tak zwaną myśl alternatywną czyli taką myśl, która trafniej opisuje rzeczywistość. Na przykład: Jestem zła, albo jest mi smutno, że nie udało mi się zrealizować tej współpracy, ale to nie jest tak, że nigdy niczego nie osiągnęło. I kiedy na początku dość mechanicznie, z takim dużym, właśnie poznawczym zaangażowaniem, musimy te myśli obrabiać, ja często zachęcam osoby, żeby je spisywały, żeby wypisywały w tabelach te argumenty, bo jednak pisząc trochę inaczej um, funkcjonujemy, i nawet zapisywali sobie te myśli alternatywne i przyklejali, nie wiem, na postitach, w biurze, przed lustrem, gdziekolwiek, aż te myśli zaczną zastępować te myśli automatyczne. To znaczy, że tak, czasami mi się zdarza, nie wiem, czegoś nie załatwić w stu procentach, albo czasami nie uda mi się zrealizować wszystkiego, czego pragnę, ale mam na swoim koncie dużo różnych osiągnięć, które potwierdzają moją wartość. Mm -hmm. Wiadomo, że duże znaczenie dla tego, jak działamy, ma otoczenie którym jesteśmy. By były tam różne testy, z wielkiego talerza jemy więcej i tak dalej, i tak dalej. Um, nawet któraś książka Braci hit, Stryk, zaczynała się, zdaje się, od, od takiego eksperymentu, gdzie tam dawano ludziom popcorn, który był obrzydliwy i, i z wielkich mm, pojemników jedli więcej tego obrzydliwego popcornu niż trochę mniejszych. Trzy są jakieś warunki, jakieś okoliczności, nie wiem, pora dnia, pomieszczenie, które możemy sobie stworzyć, żeby łatwiej nam było popracować trochę z samymi sobą. Bo myślę, że to, że powiedziałeś, że wracamy do domu, robimy sobie dobrą herbatę, to nie było przypadkowe. Znaczy to był bardzo taki czytelny obrazek, ale czy ta herbata tutaj i to, że wracamy do domu, siadamy w fotelu ma znaczenie, czy to po prostu nie? Nie, ja chyba podejrzewam, że skorzystałem z jakiegoś skryptu y, miejsca i sytuacji, w której ja y, pozwalam sobie na regulację napięcia. Bo okay. y, t, to jest tak, że ja mam taki odcinek swojego podcastu o tytule A może to jest tak, że świat zwariował bo coraz częściej mam takie przekonania, że te różne mm, że ten świat, konsumpcjonizm, kapitalizm trochę napędzają. Nasze wysokie standardy i oczekiwania, które na siebie nakładamy. Social media, mm -hmm. w których funkcjonujemy, bardzo sprzyjają też takiemu mechanizmowi, który może wpływać na obniżenie naszego nastroju, który się nazywa porównania społeczne. No, antropolożka Susan Pinker w książce Efekt Wioski pisała, że kiedyś średnio byliśmy w kontakcie z pięcioma osobami, to znaczy, że wiedzieliśmy, co się dzieje tak w miarę na bieżąco u pięciu osób. Teraz mamy tysiące znajomych na Facebooku, tysiące znajomych na Instagramie, którzy. Pokazują nam jakiś wyselekcjonowany obraz swojej rzeczywistości, czyli zazwyczaj taką nagrodę dostałem, takiego klienta zdobyłem, takie rzeczy się dzieją ważne, dobre w moim życiu. No i teraz, kiedy my z perspektywy kanapy po niezbyt udanym dniu oglądamy sobie te sukcesy wszystkich naszych znajomych, to dokonujemy porównań w górę. Wydaje nam się, że wszystkie standardy, z którymi się porównujemy, są dużo lepsze od nas. I nasz nastrój leży. Że nasze życie jest to koszmarnie nudne. Koszmarnie nudne. Bo jak nudne. wejdziemy sobie na, na social media, to tam wszędzie jest po prostu wycieczki i różne inne fajne Dokładnie. rzeczy. Dokładnie. Więc nasz nastrój automatycznie się y, obniża. Więc ta specyfika życia generalnie już nie jest za bardzo po naszej stronie. Po drugie, no, jeżeli żyjemy w świecie szybciej, mocniej więcej, to zaczynamy zaniedbywać takie podstawowe trzy elementy: jak sen, jak odżywianie i jak aktywność fizyczna. I proszę Państwa, z pustego i, sam, i salomon nie naleje. To znaczy, jeżeli nie będziemy spać, jeżeli nie będziemy jeść w miarę pełnowartościowych posiłków, jeżeli nie będziemy uprawiać aktywności fizycznej, no to nasz mózg nie ma szansy się zregenerować. To znaczy, zaczną spadać nasze zdolności poznawcze, tak jak pamięć, tak jak koncentracja. No, jeżeli będziemy mieli problemy ze skoncentrowaniem się w pracy lub z zapamiętywaniem, najpewniej zwiększa nam się prawdopodobieństwo popełnienia jakichś błędów. Błędy będą ciągnęły ze sobą konsekwencje. Konsekwencje będą karmiły nasze lęki przed porażką, nasze przekonania o tym, jacy jesteśmy, jak sobie radzimy. I wtedy zaczyna się błędne koło. Więc zanim powiem o tym, w jakim miejscu, jak te emocje należy regulować, to chciałabym tylko zaapelować o tym, że sen, jedzenie i aktywność fizyczna nie jest fanaberią. To jest taki... Potrzeby fizjologiczne w piramidzie potrzeb Maslowa są na samym dole. I jeżeli tego o to nie zadbamy, to o samorealizacji nie mamy nawet co marzyć, która gdzieś tam jest na szczycie, więc o to apeluję. Natomiast... Mówiąc o regulacji emocji i o tym właśnie, jak to jest wracać do domu, robić sobie herbatę i te emocje przeżywać, to zachęcam do tego, żeby sobie wyobrazić, że każdy z nas ma w sobie takie naczynie. To może być mała miseczka, niektórzy mają wielki dzbanek. My nie wybieramy, jakie naczynie mamy w sobie. To no, nasza biologia, nasze geny, nasz temperament, nasza osobowość trochę warunkują. No, raczej jakieś naczynie dostajemy, niż tam sobie je wybieramy. I do tego naczynia codziennie kapie jakaś woda. Ta woda to jest napięcie. Na przykład spóźnił mi się autobus, miałam pojechać na ważne spotkanie, nie wiem, samochód nie odpala. To jest mail. Od klienta, który ma jakieś problemy. To jest, nie wiem, nagła choroba dzieci, to są problemy rodzinne, to są problemy w relacji, to, jest, to są wszystkie małe obciążenia emocjonalne, które dzieją się nam wszystkim w różnej intensywności na przestrzeni całego życia. To jest szalejąca inflacja, to jest wojna przy wschodniej granicy w obecnej sytuacji. To jest wszystko to, czym się niepokoimy, co nas smuci, co nas przestrasza. I teraz. Jeżeli dzieją się ważne rzeczy, na przykład w moim życiu zawodowym i ważą się jakieś losy, nie wiem, jakiegoś projektu, czy jakiegoś klienta, to może się okazać, że do tej wody, leje się do, te do tego naczynia leje się więcej wody niż normalnie. Znaczy to nie jest kap, kap, kropelka po kropelce, tylko to jest dość wartki strumień. I teraz co musimy zrobić, żeby ta woda w tym naczyniu się nie przelała? Panie Marku. No i gdzieś tę wodę, nie wiem, pozwolicie jej odparować? Dokładnie, musimy ją jakoś odparować albo wypompować, nie, Odessać. I to są strategie regulacji napięcia. To mhm. są te momenty, w których mamy okazję się wyspać, zjeść i aktywność fizyczna jest fantastycznym sposobem na regulację nastroju, na regulację napięcia. To jest Czas z bliskimi ludźmi to jest dbanie o przyjemność, to jest czas na relaks, to jest czas na realizowanie swoich pasji. Te wszystkie elementy to są strategie regulacji naszego napięcia. To jest to, co pozwala nam tę wodę odpompować. To jest ten moment, w którym my możemy przywrócić. Nasze wewnętrzne funkcjonowanie do takiego balansu, który pozwoli nam dalej realizować dla nas ważne cele, wyzwania i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jakoś skorzystałam z takiej myśli, że wrócić do domu, zrobić herbatę, usiąść na kanapie i pogadać z kimś bliskim, bo to jest zazwyczaj to, co mi pozwala tę moją wodę odpompować. Ale dla kogoś to może być, nie wiem, spacer z psem, dla kogoś to może być wyjście do restauracji, dla kogoś to może być wieczór z książką, cokolwiek. To my sami musimy poszukać naszych strategii regulacji napięcia. Czasami to może się okazać, że dobra, to ja już jestem tak zmęczona, że trzeba iść na urlop albo trzeba wziąć faktycznie 3-4 dni wolnego. I my zaczęliśmy traktować przyjemność i odpoczynek jako jakiś luksus. A ja myślę sobie, że to jest, to jest coś, co jest w ogóle niezbędne dla naszego funkcjonowania, właśnie w kontekście regulacji napięcia. Tak, no luksus z jednej strony, z drugiej strony, też przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli pracują z domu, co jest coraz częstsze, mają ten problem, że w zasadzie no, cały czas są w miejscu pracy, jakby nie patrzeć. I słyszałem o, o czymś takim, jak taki rytuał zamknięcia dnia pracy, że nawet jeżeli pracuję w domu przy komputerze, no to nie zawsze sobie można pozwolić na to, żeby to był osobny pokój. Ale nawet jeżeli nie jest, to żeby na koniec dnia wyłączyć komputer, posprzątać biurko. I to jest taki symboliczny koniec pracy, mimo że ja cały czas jestem no, w tym samym mieszkaniu, to jednak symbolicznie te prace zakończyłem. Myślisz, że to naprawdę ma wpływ na nasze lepsze samopoczucie, że my wychodzimy z tej pracy mentalnie? Tak, uważam, że to ma znaczenie i też w czasie pandemii wiele osób, kiedy przeszliśmy nawet ci, którzy nie pracowali z domu, nagle zostali zmuszeni do pracy w domu. Przebieramy się z piżamy, ubieramy się w ubrania do pracy, sprzątamy biurko, zamykamy komputer, to jest taki symboliczny moment przejścia, wyjścia, domknięcia także poznawczego, że mój czas pracy się skończył i myślę, że warto też dokładać wszelkich starań, żeby nie sięgać mimo wszystko do jakichś maili, które przychodzą po osiemnastej i kusi, żeby wrócić na chwilę do tego biurka. Na tyle, na ile to jest możliwe, warto ten czas po prostu dla siebie także traktować priorytetowo. Mhm. Dobra. Sporo powiedziałaś o tym, jak radzić sobie z tymi myślami, jakby pracując z nimi, a co mogę zrobić w momencie, kiedy to się dzieje? To znaczy, dostaję ten cios, dostaję czy telefon, czy mail od klienta, gdzie on mi mówi: No nie, nie, nie jesteśmy zainteresowani. A ja tyle serca, tyle energii włożyłem w to, żeby jednak przekonać go, że rzeczywiście jestem w stanie mu pomóc, i wierzę w to, że potrafię to zrobić jak najlepiej. No i bach, przyszło. Więc czy są jakieś takie techniki, które potrafią ten ból złagodzić? Na, w tym, wiesz, bieżącym momencie. Przede wszystkim, jak zapytałeś, co robisz, to chciałam być oddychać. <grym, 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 bo okay. to, to jest ważne, żeby jednak skoncentrować się na oddechu i też, żeby ta lawina myśli nie, sp nie spadała od razu. To może, no, są takie techniki obniżania napięcia, jak na przykład, kiedy jestem bardzo zdenerwowana i mam poczucie, że nie mogę już o niczym innym myśleć i zaraz jakoś ten lęk, czy strach, czy w ogóle katastrofizacja, po prostu eksploduje mi tę głowę, odliczać od tysiąca w dół co trzy. Nie będziemy w stanie przetwarzać naszych myśli i liczyć jednocześnie, więc to pozwoli nam się nieco oderwać od tego, co my tam sobie na temat tej sytuacji myślimy, wyobrażamy. Ale to jest tak, że no, w momencie, w którym ten cios spada, to on musi spaść i my go po prostu przyjmujemy na klatę. Natomiast myślę, że gorszą sytuacją jest to, kiedy zaczyna nam się katastrofizacja w, to, w ten moment, w którym my odkładamy słuchawkę już po rozmowie z klientem, proponuję zrobić przerwę, pójść na spacer, nie wiem, zejść do jakiegoś pobliskiego sklepu, kupić wodę, poprosić o rozmowę z współpracownikiem, z którym będę mogła nawet przy nim jakoś się po prostu wyzłościć, opowiedzieć o tym, jak mnie to wkurzyło. I dać szansę tym emocjom trochę y, zejść z siebie, po prostu wyparować, wy, wyrzucić je poza y, swoje ja. No, ja wiem, że to jest mało popularna opinia i zwłaszcza w zalewie różnych informacji Sky is the limit i Positive Vibes Only, nie brzmi to zachęcająco, ale człowiek ma zasoby do tego, żeby przetrwać trudne sytuacje. One nie są przyjemne, ale jeżeli chcemy prowadzić biznes, to musimy. Y, Wkalkulować to, że takie sytuacje będą się pojawiały, one są przykre i pozwólmy sobie na to, żeby zadbać. O to odpompowywanie wody, zwłaszcza po takim zalewie trudnych sytuacji, ale też przypominam, że my jako ludzie mamy zasoby do tego, żeby radzić sobie z nieprzyjemnościami, z dyskomfortem, z niepewnością i z różnymi konsekwencjami emocjonalnymi e, trudnych wydarzeń zawodowych i życiowych, więc e, proponowałabym przede wszystkim odetchnąć e, ten cios. Przyjąć, a potem zastanowić się, jak mogę o siebie zadbać. Co jeżeli zauważę, że te negatywne emocje się we mnie zbierają i, i to nie jest tak, że ja siadam z herbatą i po prostu mówię, o jestem smutny i mi przechodzi, tylko że to się we mnie kumuluje i ja staję się przez to bardziej agresywny. Bo, y, I wiesz, złośliwy i tak dalej, i tak dalej. Bo, bo to jest też trochę inna strona medalu. To znaczy, te negatywne emocje, które my. Y, Przyswajamy, no, mogą, mogą uchodzić z nas w różny sposób, czy mogą e, no, demonstrować się w różny sposób, więc e, co, co wtedy? Czy, czy są jakieś też specjalne sposoby na to? Ja podkreślam jeszcze raz znaczenie profilaktyki. I tego, żeby o siebie dbać na co dzień, a nie od święta. Bo na przykład jednym z takich objawów wypalenia zawodowego, czyli takiego przewlekłego funkcjonowania w obciążających, niesprzyjających warunkach, z dużym poziomem napięcia, które do tego wypalenia zawodowego może doprowadzić, jest cynizm. Który już się wtedy wylewa nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu osobistym. Więc jeżeli my nie wdrożymy zachowań profilaktycznych. O których już tu dzisiaj powiedziałam, czyli sen, jedzenie, aktywność fizyczna, jako takie absolutne podstawy plus regulowanie napięcia i musimy no niestety musimy poszukiwać tego co nam to napięcie pomaga regulować najbardziej czy to są spotkania z ludźmi czy to jest właśnie nie wiem powrót do pracy z pracy określonej porze czy to są spacery czy to są wieczory z książką czy co tam nie wiem zaangażowanie w jakieś nowe umiejętności totalnie niezwiązane z moim obszarem zawodowym to no, to, to, to trochę tak jest jak mamy nie chorować jak mamy się nie przeziębiać zimą? No, odpowiednio się ubierać do y, pory roku, jeść pełnowartościowe posiłki, nie? Dbać o swoją odporność i nie przebywać wśród chorych. To nie daje no ci tak. gwarancji na to, że nie zachorujesz. To tylko zmniejsza prawdopodobieństwo. Więc w dalszym ciągu musisz zachować czujność i może się okazać, tak, że i tak złapiesz tę grypę. Nie? No i wtedy. Mhm. Pytanie: Znamy pewnie też takich, którzy z grypą pójdą do pracy. No może po pandemii trochę to się zmieniło, albo będą, wezmą niby wolne, ale i tak będą pracować z domu. No pytanie: czy faktycznie to jest prawda, że świat się zawali, jak weźmiesz dwa dni wolnego? Czy, yy, czy jednak jesteś w stanie zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, po to, aby móc funkcjonować w sposób bezpieczny, przede wszystkim dla Ciebie, ale także dla swoich współpracowników i współpracowniczek? To była Joanna Gutral, jeżeli zastanawiasz się, czy to co dzieje się w twojej głowie wymaga pomocy psychoterapeuty, polecam bezpłatny e-book napisany przez Joannę Gutral wspólnie z Ewą Grzelakowską Kostoglu, znaną też jako Red Lipstick Monster. E-book Co z tą terapią możesz pobrać bez pozostawiania maila i na stronach autorek i na stronie tego odcinka, czyli mała wielka ukośnik 416. A o tym, jak terapia może pomóc przedsiębiorcy, rozmawiałem też z psycholożką i psychoterapeutką Dorotą Świetlicką. Jeżeli masz jeszcze trochę czasu, warto posłuchać, w twojej aplikacji podcastowej jest to odcinek numer 293, a jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.